Jak się zmieniła atmosfera w zespole po odejściu jednego z członków? Oj, wiesz, to już ten temat, ja myślę, że w ogóle to odejście to już trzeba było gdzieś odstawić do lamusa i wiesz, i zapomnieć o tym. Minął już praktycznie rok i tak jak wspominałam niejednokrotnie w wywiadach, że po prostu jest, no jest dobrze, to widać, myślę, że również na scenie, jak występujemy, każdy się uśmiecha, jest fajna atmosfera. Ja się z chłopakami bardzo dobrze dogaduję, Daniela znam też od lat, więc jakby tutaj nie ma żadnych barier pomiędzy nami, jesteśmy praktycznie jak rodzeństwo. No, z drugim Danielem też już pracujemy czwarty rok prawie chyba, tak? Trzeci, czwarty, więc to tak naprawdę no, to nie jest jakaś sytuacja, gdzie zmienia się kompletnie skład, gdzie trzeba gdzieś tam wkroczyć w zupełnie inne relacje z zupełnie innymi osobami, których się nie zna. Więc jakby, no, jeżeli chodzi o moją osobę, to tylko i wyłącznie pozytywnie. Myślę, że chłopacy są tego samego zdania. A masz jakieś piosenki, których od tamtej pory nie śpiewasz albo śpiewasz mniej chętnie? Nie. Jeżeli chodzi o nasz repertuar, jakby ja tak samo tworzyłam te utwory, byłam w nich od początku, bazowały one praktycznie na mnie, można powiedzieć, więc jakby tutaj nawet nie widzę powodu, żeby coś niechętnie wykonywać. Wiadomo, że ten repertuar będzie się z biegiem czasu zmieniał, bo cały czas powstają nowe utwory, już mamy dwa nowe w zanadrzu, teraz jesteśmy na etapie właśnie najprawdopodobniej w tym tygodniu i w kolejnym zgramy kolejne dwa, więc... Więc na pewno to będzie się z biegiem czasu zmieniało, no tak jak życie, prawda? No, coś nowego wkracza w te nasze życie i jakieś zmiany są zawsze potrzebne. Czy takie tematy muzyczne podobają ci się? Jak czy wolałabyś przejść gdzieś do innej przestrzeni? Nie, wiesz, ja myślę, że ze mną można porozmawiać naprawdę na każdy temat. Ja jakby jestem naprawdę otwarta na rozmowy i tutaj czasami ciężko mnie zatrzymać. Okej, mam nadzieję, że nie będę mógł cię zatrzymać podczas tego pytania. Jak oceniasz twórczość Dawida? Nową. Nie komentuję. Czyli się zatrzymała. Czasami trzeba.